All right. Who was that? You've heard of the Rutlands, right? From the States? Well, you just met the senator's youngest son, James Rutland. Went to West Point, and that's about all he's done. Call up the footage, please. Welcome home, Lady Croft. Will your hand luggage require emptying or filling? Winston, take a look at this. It's almost identical, just configured differently. Identical to what? Something I saw a long time ago in Nepal, miles from any pre-Incan culture. And you believe this to be a fragment of the sword? What sword? More likely another of its kind. Zip, I want you to find out what you can about this Rutland, particularly where he is at the moment. Try Peru. You talked about Paraíso. He did imply there's information about the artifacts there. He said you've been to Paraíso. What happened there? And who's Amanda? Alistair, go over these images and see what you can work out. Zip, ring Anaya and see if she can meet me in Paraíso Saturday morning. They don't seem quite so keen on visitors these days. Well, hey, you're the one with the guns. You can't blame me for knowing how to accessorize. Any word from Anaya? She said she'd meet you at the statue in the marketplace. At least we'll have our privacy. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Legend. Ruszamy, jesteśmy w Paraíso. Słychać szepty ludzi, którzy się pozamykali w swoich chatach. Tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o Paraíso, jest... Możemy zajrzeć od razu do naszego tutaj dziennika. Mamy do zdobycia jedną złotą nagrodę, dwie srebrne oraz 8 brązowych. Jesteśmy konkretnie w Peru. I co? I myślę, że spróbujemy tutaj coś zrobić. Szary celownik wskazuje, że cel znajduje się poza zasięgiem. Tak, wiemy to. Możemy sobie poćwiczyć tutaj strzelanie na tym oto manekinie. Był też moment, że można było sobie chyba, z tego co kojarzę, podprowadzić piłkę do bramki, bo gdzieś tutaj takowa była. Ale cóż, nie będziemy się tym zajmować. Jeżeli chodzi o znajdźki, to bardzo wątpię, że znajdę wszystkie. Tutaj musielibyśmy chodzić między uliczkami. Natomiast no, z drugiej strony, czemu by nie? To co uda nam się zdobyć, to uda nam się zdobyć. Ruszamy więc przed siebie. Nie pamiętam, czy tutaj coś było, jakieś znajdźki w tym miejscu. Chyba nic, chyba dopiero dalej. Także ruszajmy spotkać się z Anayą. Hello, Lara. You realize that the streets were not deserted a moment ago. And I've been trying so hard to blend in. I hope I'm the one that frightens them and not something else. There's nothing here. Just a heap of pottery shards, littered with the bodies of old friends. If I knew this was where it would lead, I would never have told you about Bolivia. Yet here you are. La Paz is not so far away. Neither is the past. Lara, go! I'll catch up! Mamy towarzystwo. Dobra, tutaj by się przydało wysadzić właśnie to. Ruszamy. Dobra, bo tutaj w tych skrzynkach też jest to i owo. O, gościu! What the hell? Dobra, gdzie dalej? Tutaj możemy postrzelać. Dobra, mamy towarzystwo od razu. Gdzie jesteście? Tutaj jesteście, dobra. Tutaj możemy wysadzić. Tutaj można się nieźle, fajnie pobawić ogólnie, jeżeli o to chodzi. Musimy się wyleczyć, bo troszeczkę oberwałam. Kopniemy. Super. Jeszcze ty. Dobra. Mamy też gościa ze strzelbą. Nie wiem, czy uda mi się go ustrzelić stąd. Może być problem, chociaż... Mamy go na celowniku, także dobra, udało się. To co? Możemy się, myślę, że przejść. Zbierzemy sobie karabin? A, ma full amunicję do karabinu.
Dobra, to w takim razie przejdźmy się, poszukajmy jakiś znajdziek, może się wyleczę. Nie wiem, czy miałam full życia, czy nie, ale od razu apteczka, to możemy się wyleczyć. Dobra, tutaj chyba nie wejdę, nie. Tutaj możemy sobie postrzelać w te beczki. Chociaż z nimi raczej nic nie zrobię. W to możemy postrzelać i to akurat się opłaca wywalać. Przynajmniej w jednej takiej na pewno są znajdźki jakieś. Jak na razie nie znalazłam jeszcze ani jednej. Troszeczkę mi się to nie podoba, no ale cóż. Niech będzie i tak. Tutaj nie wejdziemy. Tutaj zaraz sobie przejdę, tylko jeszcze zerknę tutaj, czy czegoś nie ma. Nie za bardzo. Tu jest apteczka. Tutaj jest pierwsza znajdźka. Jak widzicie, one na różnych poziomach są po prostu inne. To znaczy tutaj zbieramy coś całkiem innego niż w Boliwii. No i dobra. I pewnie się zastanawiacie, jak wejść na górę. Na górę musimy wejść po tym oto słupie, na którym jest flaga. Obrócimy się i przejdziemy tędy na sam początek. Tutaj, jak widzicie, możemy wchodzić. I tutaj jest kolejna znajdźka, tym razem srebrna. Te drzwi możemy otwierać. Otworzysz to? Dzięki. I to chyba... tego chyba nie otworzę. Nie. Dobrze, czyli tędy możemy wyjść. Tam na dole byłam. Tu możemy się złapać liną. Zaraz to zrobimy. Dobra. Tutaj zastrzeliliśmy tego gościa. Jest granat. Wciśnij X, aby użyć. No, witam. A, bo ty masz strzelbę, gościu. Dobra, to troszeczkę się przydało ciebie. Dobra, super. Strzelbę możemy zabrać zamiast karabinu i chyba bym wolała. Chociaż z drugiej strony karabin jest troszeczkę lepszy od strzelby. Granaty to sobie akurat pozbieramy. Te szafy też możemy otwierać i w niektórych możemy też znaleźć znajdźki. Tutaj już wszystko. Idziemy więc dalej. Ja naprawdę wolę używać karabinu, bo strzelba, to wiecie, jest na odległości takie... No. Jeszcze możemy ewentualnie granatu używać. Dobra, ja wolę chwilowo karabin. Dobra, o kurde. Niedobrze. Tutaj, jak widzicie, jest jazda bez trzymanki. Okej, już podjechali. Dobra, bo tutaj jest naprawdę jazda. Zbieramy. Tu jest ich więcej. Mamy motocykl, ale zanim użyjemy motocykla... A tu jesteś jeszcze, gościu. To jeszcze możemy się ze znajdźkami rozejrzeć, wiecie? Dobra. Tutaj sobie wystrzelamy. Nie pamiętam, czy możemy na motocyklu zgarniać znajdźki. Więc zanim ruszymy dalej, to jeszcze sprawdzimy to i owo. Tutaj chyba nie wejdę. To brzmiało, jakby ktoś jeszcze strzelał do mnie, ale... O, tutaj jest właśnie znajdźka jeszcze jedna. Tutaj nie możemy już nigdzie raczej wejść. Dobra, tu już wracamy do punktu wyjścia, ale jeszcze bym sobie zniszczyła te rzeczy. Tu jest drabina, możemy wejść na górę. Tu się uleczymy. Tutaj chyba właśnie w tej szafie możemy... A nie, bo ja tutaj byłam, dobra. To mnie nie interesuje w takim razie, kompletnie. O, tu mogę wejść. To ciekawe, nie wiedziałam o tym. Tylko po co? A, widzicie? Tutaj wygląda na to, że mogę wejść.
Otworzysz ty te drzwi? Tu jest też lina. A, bo ja stąd też przyszłam, dobra. I tutaj mogliśmy sobie zjechać na dół. W ten sposób. I teraz... Dobra, puśćcie tego już. To możemy wysadzić. Coś jeszcze? No na bank coś ominęłam, ale to już niewiele zrobię. Tu jeszcze możemy wejść na górę. No ale tutaj też nic ciekawego. Tutaj też jeszcze chyba mogę wejść na górę. Tutaj byłam. No i dobra. Chyba chwilowo... Moment, jeszcze amunicja do karabinu. Dobra. Odjeżdżamy, chociaż powinnam jeszcze móc coś tutaj chyba znaleźć, ale no dobrze. E, aby użyć. Dobra. Jedziemy. Mamy sekwencję, gdzie jedziemy na motocyklu. Dobra, pojedziemy sobie tędy. No tak, przecież jeszcze będziemy musieli strzelać. A chciałabym się nie zabić, wiecie. Dobra, na razie samochodów żadnych nie widać. Nie pamiętam, czy tutaj można znajdźki znajdować. Mogą pojechać górą, wiecie? Wjechalibyśmy prosto w apteczkę. Dobra, teraz górą. Dobra, tu się udało. Mamy pierwszych najemników. Dobra. Wjedziemy sobie prosto w apteczkę. Super. Dobra, widać kolejnych już. Dobrze. Wiecie, to ta jazda na motocyklu jest naprawdę fajna. Okej, widzę, że ja muszę ręcznie używać apteczki. Myślałam, że mogę rykoszetem. To znaczy, wiecie, jak ją zbiorę, to od razu mnie uleczy. A jednak tak nie jest. Dobra, tam naraz strzelaj. Dobra, pięknie. Jazda na motocyklu jest naprawdę zajebista. I to nie jest pierwsza jazda, której będziemy doświadczać. Widzę, że muszę pozbierać trochę apteczek, bo zaraz nie będę miała. Tu była jakaś apteczka. Ale widzę, że zniknęła. Dobra, tego nie wysadzam. Tu jest apteczka. Super. Dobra, trochę obrywam. W ogóle jestem, powiem wam, zdziwiona, bo za pierwszym razem, jak odpaliłam sobie grę, to w ogóle grałam bez głosu i praktycznie bez straty HP. A teraz w momencie, gdy mam głos, to umieram, nie? Także fajnie. Naprawdę, zajebiście. Ojej. Zarąbała mnie ładnie. Dobra, uleczymy się, skorzystamy z takiej możliwości. Zaraz powinny się pojawić gdzieś za niedługo już samochody terenowe. Wow! O kurde! Dobra, coraz więcej przeciwników. Nie powiem, trochę mi się to nie podoba. Dobra. Przejedziemy bokiem. Halo, mogę jakieś apteczki? No nie, minęłam apteczkę. Dobra. Już nieważne.
Damy sobie radę. Potem jeszcze będę narzekać na za dużą ilość apteczek, znając życie. Tylko fajnie by było się nie poobijać aż tak bardzo. Dobra, chyba się zbliżamy do miejsca, gdzie będziemy mieli już samochody. Dokładnie. Tutaj warto się odsunąć. Dobra, właśnie, bo tutaj są panowie. Dobrze, no, idźcie. Nie mam apteczek. Motocyklu. Piękna kraksa. It hasn't changed much. What are a few years after all, when stacked atop thousands more. There's something I didn't tell you before. I think Amanda might not have died down there. Is that what this is about? Closure? Isn't that what it's all about? Why we dig up the past? To understand it? I am an engineer, Lara. I build for the future. I don't dwell in the past. You will someday. Eventually, everyone does. Lara! Get down here, you slacker! Jason says we're about to break through! In a minute, Amanda. We have some structural concerns. Would you just get down here? Did the rope break? Jak widzicie, mamy powrót do przeszłości. Dobra, bo tutaj nie będzie znajdziek. Możemy przejść górą. Zresztą teraz mamy takie porównanie, jak będzie wyglądało to miejsce kiedyś, a teraz. Słychać Amandę w tle. No i się zaczęło, moi drodzy. Oh, Sarah. Oh, God. What's happened? No, cóż, nie jest przyjemnie. Nara, czy ty możesz to wziąć, bo nie chcę po trupie ciągnąć tego. Dobrze, tu się możemy złapać i tu się możemy przejść. Dobra. O, proszę bardzo. Nie wiedziałam, że możemy znaleźć tutaj znajdźki. Jednak możemy. Natomiast, no, że tak powiem, nie wiem, co trzeba zrobić, żeby taką znajdźkę ominąć w tym miejscu akurat. Jest kolejne ciało. My God. Lara, over here. Kent? What's going on? It killed Oscar. What did? I don't know. I don't know. I didn't see. This gate won't budge. Get me out. It's all right. What? There's a hole above me. You've got to get me out. Hurry, we've got to get out of here. Dobra, bo ja chyba nie chciałam tego tak dokładnie. Ej, no moment. Teraz pytanie, jak tutaj się wchodziło na tą linę? Normalnie. Powinnam chyba móc na nią wskoczyć, nie? Czy nie? Hurry, Lara. It's gonna come back. Hang on, I'm coming. O mój Boże, kiedy ten moment, kiedy się zapomniało, jak to się robi. Może się tu wchodziło, nie wchodziło się tutaj. No jest dźwig i on powinien, ja powinnam móc skoczyć się na tę linę. No właśnie. I'm almost there. Oczywiście, co nadchodzi? Dobre pytanie.
Hey, I think I see a light. Stay there, Kent. I'm coming down. Amanda? Amanda! It's her! Wait! Kent! Mamy problem, moi drodzy. Nie wiem, czy przejdziemy to za pierwszym razem, bo tutaj jest tak, że musimy biec dziwnie tak w stronę ekranu. Chyba właśnie biegnę w jego stronę, nie? Właśnie już umarłam. Tak mi się właśnie wydawało, że coś tu jest nie tak. Da się pominąć? Nie da się. Amanda? Nie da się? Nie da się. Amanda! It's her! Wait! Kent! Dobra, zaraz będziemy uciekać. No. Zresztą gra nas informuje, że będzie ucieczka. Czy tam jakiś quick time event. Poprzez właśnie te rzeczy. Lara, proszę cię, biegnij. Dobra, lina się oczywiście urwała. To coś zniknęło, muzyka jest niezbyt dobra. My nie mamy w ogóle też żadnej broni. Dobra, tu się nam wysuwa. Potrzebujemy czegoś, żeby to przygnieść. Dobra, tu jest kulka na górze. No i lecimy. Wiecie, ten poziom jest taką trochę powrotem do przeszłości. I później właśnie będziemy mieli też styczność z tą świątynią. Wiecie, no po czasie jakby. Jakbyśmy się za bardzo ociągali, to ogólnie nic nam się nie stanie. Ale no warto tutaj jednak się ruszyć troszkę. Bo ta muzyka informuje, że no wypadałoby. No, nie jest dobrze. Dobra, pora się rozhuśtać i lecimy. Tutaj chyba nic nie zobaczymy. Jest kolejna znajdźka. A my musimy ruszać przed siebie. Nie wiem, czy tutaj też nas to nie będzie goniło, nie. Mamy chwilę przynajmniej spokoju. Amanda! I think this stone unlocks the door. I don't like it. Are you sure you're reading it properly? That thing is coming. You have a better idea? The door might be trapped. We're trapped. Oh God! To be perfectly honest, I think this is a terrible idea. Everyone agreed to leave things as they were. I will as much as I can. But from what Rutland said, I'm sure there's a clue down there about what killed my mother. I have to go back. There's no use trying to enter at the same point. It's caved in. The river had to get in there somehow. I'll leave you to figure out the how. I can't go down there. I'm sorry. It's fine, really.
If there's any trouble, call Zip and he'll patch you through. Don't take any chances. I'm not losing any more of my friends. So, how you getting in? The same way as the water, I hope. If you get a call from Anaya, patch her through straight away. I'm a little concerned about leaving her by herself. I'll keep her company. Dobra, poszukamy sobie jakiś znajdziek. Ten poziom chyba jest dłuższy niż Bolivia. Najwyżej będzie trochę dłuższy film. Chciałabym sobie zmienić broń, tylko tak. Opcje gry. Tutaj klawiatura. Zmiana broni. Zmiana celu. Pojazdy, zmiana celu. Gdzie to jest? Zmiana broni. Zmień broń. Pod G mamy zmianę broni. Dobra. Wiecie, nie chcę marnować tej amunicji do karabinu, chociaż i tak już połowę zmarnowałam. Dobra, zbierzemy co możemy. Tu jest jedna znajdźka z tyłu. Dobrze. I teraz tak, poszukajmy jeszcze więcej. Dobra, tu nie ma i chyba zaraz będziemy musieli nurkować. No, tu jeszcze była jedna. No to co? W takim razie... nurkujemy. Nie wiem, czy to przeżyję. Pamiętam, że chyba za pierwszym razem miałam totalny problem, żeby tutaj przeżyć. Chociaż, bo ja wiem. Musimy wypłynąć na powierzchnię na moment, żeby powietrza dobyć. I nurkujemy z powrotem. I tutaj też musimy dobyć powietrza najlepiej. Żeby się nie utopić gdzieś tam po drodze. Tam musimy też przepłynąć, ale dobrze jest tutaj też sobie zażyć powietrza. No, troszeczkę nurkowania. Ale cóż. Mamy punkt kontrolny, więc tutaj się już raczej nie udusimy. I mamy to pomieszczenie. Tu też możemy dobyć sobie powietrza i będziemy musieli ponurkować trochę na dole. To możemy sobie powysuwać. Dobrze by to było zrobić na jednym wdechu. Bo tutaj jest też czasówka. Seriously? Nie udało mi się to? Nie wiem, czy zdążymy teraz. Dobra, zdążyliśmy. No i jak widać pomieszczenie. Można od wody tutaj... no pozbyć się tej wody. She could have survived. There was a lot of water. She still might not have. No wiesz co, Zip, mi się wydaje, że chyba jednak koleżanka przeżyła. Srebrny sekret tak w miarę na widoku to troszeczkę dziwna rzecz. Ale nie będę się czepiać. Dobra. Możemy przejść tędy. Tells the story of the last queen of Tiwanaku. Her father was king, but she was lost and raised by a warrior. She became queen after a shaman
named Tunupa discovered her royal heritage. Tunupa is another name for Viracocha, their god of creation. The shaman brought her to Lake Titicaca, where she borrowed his staff, an object of great power. According to myth, Viracocha originally lived in the lake. The god of indoor plumbing. She led her people into an era of peace. After many years of wise and just rule, there was some sort of power struggle. She died shortly thereafter, and she was carried off in a boat to paradise. Remind you of something? The King Arthur myth. Yes, the similarities are striking. King Arthur? A little help here? It's the same story. A youth, unaware of his royal blood, rises from obscurity to become a wise king with the help of a friendly wizard and his magical staff or sword, and afterwards he's transported to paradise. Many cultures share similar legends. The Great Flood, for example. Everyone's got that one too. No dobrze, mamy nowe informacje. Mit o królu Arturze. No tak, no, to było raczej normalne, że... O kurde, nie złapałam się linką. To było raczej normalne, że mity jakoś tam krążyły, wiecie, tylko się zmieniały tak naprawdę postaci, a historie pozostawały te same. Dobrze, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Tam na dół byśmy spaść raczej nie chcieli. No, nie wierzę w to. Mamy kolejny quick time event. Nice footwork. Why, thank you. Ależ dziękujemy. This place is amazing. Might be a good place to use the rad mode of your binoculars. You could be right. Oh, I like that one. It was nice, but it was in the way. No dobrze, mamy tutaj kule, które musimy w odpowiednie miejsca wprowadzić. I to nam powinno dać różne promienie światła. Chyba, że najpierw potrzebujemy tutaj coś zrobić? Nie, potrzebujemy to otworzyć. Jak widzicie, tam coś jest. I wygląda jak kolejny fragment miecza. No, będziemy musieli się tam dostać. Lara, możesz na tą drabinę? Dzięki. Okej, potrzebujemy te kulki sobie wziąć. Więc zróbmy to. Mamy promienie światła. Wow! That must have impressed the villagers back then. I know it impresses me. Dobra, to spróbujemy tutaj coś zrobić. Spróbujemy się dostać po to coś, co jest tam zamknięte. The Queen's Shaman. A dais with a sword set into it, or in this case, Viracocha's staff. This is it. Do you believe it's the same one we saw in Tiwanaku? There's more than just one dais, but possibly. So the shaman would be Merlin, and the staff would be whatever the hell King Arthur's sword was called. It's called coincidence. Funny name for a sword. Dobra, bo nie mamy jeszcze jednej kuli. I teraz pytanie, jak się po nią dostać? Spróbujemy tędy się wspiąć i zerknąć na to wszystko z góry. Przydałoby się chyba to przejście otworzyć. Tędy na pewno nie doskoczę. Dobra, spróbujmy zejść. Tylko może nie w ten sposób, bo to raczej zrobię sobie krzywdę. Dobra, zejdziemy szybko. I teraz tak. Może by było dobrze, gdybyśmy sobie jednak najpierw
wzięli tą kulę stąd, bo ten piedestał nam tak bardzo potrzebny chyba nie jest, tylko bardziej to. Dokładnie, bo tutaj możemy się teraz powspinać i tam mamy kulę jeszcze jedną. No to tak, to spróbujmy w takim razie. Czy tutaj już na górę? Tak, to już jest na górę i tutaj też już jest na górę. Teraz tutaj. No i świetnie, jesteśmy na samej górze. Tutaj widzę, że możemy sobie przejść. I tutaj możemy się dostać niżej. Mamy swoiste zejście. No, ale zejdź, dzięki. I teraz możemy ostatnią kulę wprowadzić na swoje miejsce. No, tylko wrzuć ją tu. Ale nie obracaj się wokół tej kulki, tylko ją tu daj. Pięknie. I mamy to, otworzyliśmy sobie przejście. I must say I'm impressed, Lara. This is magnificent. It's quite the display, isn't it? No i wchodzimy. Look at her. She's beautiful. We were so close before. So close. Wonderful, Lara. Do you notice anything familiar about her sword? That's what Rutland was holding. Except this is just a ceremonial copy. And what do we have here? The tip has broken off. My God. I had no idea it looked like this. I've seen this before, at Waseda University in Japan. But I didn't know it had anything to do with these artifacts. Hell, I'll get a hold of them right now. It's not there anymore. It was stolen by Shogo Takamoto. Takamoto? Yakuza has nothing to mess with, Lara. I don't care, Zip. I want that piece. Arrange a meeting. Okay, but... Hang on. I got Anaya calling on her cell. I'm patching her through. Lara! Lara, can you hear me? Those bastards from town are here, and they're coming down after you. Well, this is a tomb. I'll make them feel at home. No, już widać ich, że są. Dobra, czyli teraz przejdziemy sobie drugą stroną. Sorry, I wasn't keeping track of Anaya. I got distracted. But she seems safe for now. It's all right. Just let me know if our mercenary friends get any closer to her. Got it. How will you make it back with the floor missing? I suppose I'll have to take the high road back. No, to spróbujemy górą. Dobra, i hop. Lecimy w takim razie. Czyli co, to była tylko i wyłącznie kopia. Musimy poszukać oryginału. Wiemy, że jedną ma Rutland. James Rutland. A drugą ma Takamoto. Witam serdecznie. To co? Apteczka? Mam apteczkę. Granatów mogłabym zacząć używać. Gościu, z czym do ludzi? No, where? I'm getting nothing from either. Dobra, widzę co. Dobra. Chciałam rzucić granat, ale zapomniałam przycisku. No, dawaj, złap się. Wspinamy się na górę. Super.
A, bo to w ten sposób, dobra. To troszeczkę się obniżę. Tylko obróć mi się na drugą stronę. No chyba wpływaliśmy dołem, nie tędy, no nie? Czy tędy? Powiem wam, że nie wiem. Ale jesteśmy już praktycznie na wyjściu. Panowie już tutaj rozłożyli drabiny i wszystko. No cóż, zaraz będą mieli bardzo niemiłą niespodziankę. Jest kolejna lina, czy coś w tym stylu? Tędy wyjdę chyba. Witam. I wchodzimy na górę. I've seen a panther, I think. It's hard to tell. Jaguar. They don't have panther. Witam panów. Sporo was tutaj jest. Dobra, rzuciłam granat, ale trochę chujowo. Wow! Coś koło mnie wybuchło. Tu jest jeszcze gościu. Tu jeszcze jesteś. A ten to co? Gdzie biegnie? Stary. Fajnie, że w powietrzu panowie biegacie. Dobra. Do widzenia. Have you still got an eye on the other line? Yeah. Tell her to get under the jeep. Someone's coming. Stary, nie pomyliło ci coś? No. I do zobaczenia. I hope you found what you were looking for because I am never coming here again. I was right. This is all she left behind. She got out and didn't tell us? Why has she been hiding all these years? Maybe not hiding, exactly. Just not keeping in touch with old friends. Perhaps she found or learned something down there that she wanted to keep to herself. Zip, did you speak to Takamoto? Eventually. He didn't want to see you, so I reminded him how much you hate the word no. I'm a horrible conversationalist. I trust he wants to get together on neutral ground. You'll love this. He wants to meet at Toru Nishimura's offices across the street from his penthouse. Nishimura? Takamoto doesn't know we're friends. Nope. All he knows is Nishimura's hosting a corporate party tomorrow night, and you'll meet him there. Better and better. All right then, I'm heading there straight away. I'll need to find something to wear, though. Dobrze, moi drodzy, udało nam się ukończyć drugi etap. Odblokowano nowe ubranie. Oczywiście nie zdobyliśmy złotej nagrody oraz dwóch brązowych skarbów. No tak jak ja wspomniałam, nie zależy mi na tym, żeby przechodzić tę grę na 100%, tylko żeby sobie odkryć historię, pograć sobie luźno, postrzelać, pobawić się po prostu. Także myślę, że to byłoby już na tyle. Usłyszymy się w kolejnym materiale, gdzie wybierzemy się do Japonii na spotkanie z Takamoto. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, także trzymajcie się i usłyszymy się już w kolejnym filmie. Cześć!